Obowiązkowa ocena stanu odżywienia została wprowadzona rozporządzeniem ministra zdrowia w roku 2011 i zaczęła obowiązywać od stycznia 2012 roku. Nakazuje ona ocenę stanu odżywienia każdego pacjenta dorosłego i dziecka przy przyjęciu do szpitala poza przyjęciem do oddziału SOR za pomocą skali NRS albo skali NRS-SGA w przypadku pacjentów dorosłych albo siatek percentylowych w przypadku dzieci. Mimo że jest to ocena obowiązkowa, jest ona bardzo często albo niewykonywana, albo wykonywana w niewłaściwym momencie pobytu, albo po prostu całkowicie lekceważona i dokumenty są wypełniane na końcu pobytu tylko po to, żeby zostały wypełnione. To jest olbrzymi problem, dlatego że przez to tracimy wiedzę, jaki procent naszych pacjentów jest niedożywiony, których pacjentów należy leczyć, których pacjentów należy zareagować szybciej, włączając żywienie doelitowe albo pozaelitowe. To absolutnie wymaga zmiany. To jest do zrobienia, co pokazuje przykład Danii, w którym ocena stanu odżywienia jest obowiązkowa, a później aż 97% wszystkich pacjentów dostaje należną interwencję. W Polsce to jest tak, że nasza analiza sprzed kilku lat pokazała, że być może 1/5 pacjentów otrzymuje to, co powinna, jeżeli nawet została prawidłowo zdiagnozowana. A niestety ta prawidłowa diagnoza jest dosyć często niewykonywana. Korzyści z żywienia klinicznego są jednoznaczne. Przede wszystkim osiągamy lepsze wskaźniki jakościowe, jeżeli chodzi o efekty kliniczne dla naszych pacjentów. Na co mamy dowody? No, niewyobrażalną jest sytuacją, w której po prostu pacjenta nie żywimy. Człowiek bez jedzenia po prostu umiera, co jest jasne dla wszystkich. Mamy również potwierdzone, że interwencja żywienia klinicznego wpływa na przebieg hospitalizacji, na osiągnięcie lepszych efektów leczenia, na skrócenie czasu tego hospitalizacji, na lepsze leczenie ran i na mniejszą ilość rehospitalizacji czy też innego rodzaju powikłań. Statystyki są nieubłagane. 1/3 pacjentów szpitali pogarsza swój stan odżywienia. Co to oznacza? To oznacza, że ci, którzy przyszli do szpitala, będąc na przykład ciężko niedożywionymi pacjentami, potrafią umrzeć z tego powodu. A ci, którzy byli dobrze odżywionymi pacjentami, pogłębiają niedożywienie, czy nabywają niedożywienia w szpitalu. Proszę pamiętać o jednym. Konsekwencje nieleczenia niedożywienia leżą po stronie szpitala, a nie po stronie płatnika. Bo płatnik płaci tyle samo za leczenie pacjenta powikłanego, jak i niepowikłanego. Dlatego po stronie szpitala powinno być w interesie zmniejszanie tego ryzyka, na przykład okooperacyjnego. My już dzisiaj wiemy dokładnie, że bardzo dużym, bardzo ważnym czynnikiem ryzyka powikłań okołomedycznych jest niedożywienie. W związku z tym leczenie tego niedożywienia przekłada się na zmniejszenie kosztów.